Witam z tej strony Rafhard. Dzisiaj z racji tego, że mamy już nowy rok, nie słyszę młota pneumatycznego nade mną. To taki żarcik, bo planowałem już od rana dzisiaj coś nagrać, jeśli chodzi właśnie o plany. Teraz mi się udaje. Mam nadzieję, że nie będę słyszał jakichś strasznych tutaj efektów specjalnych. Słuchajcie, co by było gdyby? Jak wiecie, znaczy tak, inbox tego pojazdu, który FOMAC 7 OR 660, bo to się chyba tak nazywało, Niemcy mieli tendencję podczas II wojny światowej do tego, żeby robić różne kombinacje. Jedną z tych kombinacji było zamontowanie na, znaczy, bo to był pierwotnie autobus również, to było takie uniwersalne podwozie, na tym były ciężarówki, na tym były autobusy. I na tym też zainstalowali flaka 8,8 cm. A ja w moim genialnym małym muszczku wymyśliłem sobie taki planik, że jak 8,8 weszło, to na pewno 12,8 cm też wejdzie. Znaczy nie wiem, czy wejdzie, bo tutaj już pisaliście mi komentarze, że to działo potrafiło rozrywać jak Tigery. Okej. Nie mówię, że to... Znaczy tak, czy to mogło istnieć? Odpowiedź brzmi tak, mogło istnieć, ponieważ i to podwozie, i ten młot pneumatyczny, który właśnie chodzi. No świetnie. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Ja go słyszę. Nie będzie nam za bardzo przeszkadzał. Czy to mogło istnieć? Tak, mogło istnieć, ponieważ Niemcy mieli bardzo często głupie pomysły. Przytoczę mój tutaj ulubiony przykład, czyli zaprojektowali czołg, który miał zdejmowaną wieżę, miał podjechać gdzieś sobie na jakieś stanowisko, zostawić jak gdyby wieżę z takim korpusem i odjechać. Nie wiem po co, na co to było, ale takie pomysły mieli, więc mogli wpaść na taki pomysł, że tutaj działo przeciwlotnicze większego kalibru zainstalują na tym. Czy istniało? Nic mi o tym nie wiadomo. Czyli to jest science fiction. Ja się nie będę upierał, że to tak istniało na pewno, kurczę, na froncie wschodnim tutaj. Sasza widział, Sasza jechał T-34 i widział. Nie, to jest science fiction, więc ja robię troszeczkę model science fiction. Będę starał się zrobić ten model, zbudować. Tu już mam troszeczkę złożonego flaka 40, który prawdopodobnie zostanie użyty przy tym, albo po prostu wezmę świeżego, bo mam ich kilka różnych wersji. Więc plan na ten rok jest, żeby zbudować tutaj ten autobus z działem przeciwlotniczym. Zobaczcie, tutaj nawet jest już takie wyżłobienie na... Oczywiście ja tutaj biorę, no trochę większe jest. No zobaczymy, bo jeśli na przykład się nie będzie mieścić albo coś, to ja z tego pomysłu zrezygnuję. Ale tak jak powiedziałem, budowanie czegoś nowego, czegoś science fiction, mimo tego, że oparte na dwa, na dziale, które istniało, plus do tego podwozie, które istniało, to jest takie lekkie science fiction. No. Jak są nurty w modelarstwie, tak samo to jest takie lekkie science fiction, ale no, pokombinujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że takie podejście do tematu nie tylko mi się podoba, ale są też osoby, które się na kanale znajdą, którym też się podoba, więc to jest takie jak gdyby pierwsze założenie, pierwszy odcinek tego wszystkiego. W tym właśnie pierwszym odcinku też chciałbym zobaczyć, bo ja tu mam kompletnie totalny bałagan, jeśli chodzi o części, więc muszę sprawdzić, zobaczyć, przymierzyć w ogóle. To jest w ogóle pierwszy odcinek, w którym przymierzamy. Mamy podwozie. Tu jest na pewno to miejsce, gdzie ma być zamontowane działo. Jeszcze tutaj zaraz zobaczę w instrukcji, czy to na pewno to miejsce. To jest to. Tak, to jest tutaj ta podłoga w tym podwoziu. Okej, tak. O, i mamy element 22. Zaraz porównamy go tutaj z tym elementem, który już co prawda jest wklejony, ale powinien mieć jeszcze gdzieś tutaj
nie jeden taki element. 22. I tutaj widzicie, macie ten otwór, który, w którym trzeba to wrzucić. Więc teraz poszukajmy, czy akurat w tym kartonie mam. No nie, w tym kartonie nie będę miał chyba. Więc będę musiał sięgnąć do innego kartonu. Dobra, momencik. Chwila przerwy. Ok, mnogość projektów, tak jak tutaj widzicie, nagle pojawiły się inne projekty. Mnogość projektów jest bardzo duża u mnie i tutaj, jeśli chodzi o 7.2 i flaki 40, to tego jest cała masa. Słuchajcie, więc tak, nie znalazłem, musiałbym głębiej poszukać. Głębiej poszukać, to znaczy, że czy nie, no na pewno jest dużo większe. Tak jak tutaj widzicie, po lewej stronie poprosimy o ostrość. Po lewej stronie jest flak 8.8, a tutaj jest podstawa. Chociaż nie wiem, czy kurcze też były inne podstawy, bo jeśli chodzi o flaki 40, to co najmniej dwie podstawy były. Dwie podstawy co najmniej były. Muszę po prostu sięgnąć głębiej do pudełek. Tutaj są różnego typu stawki. Po prostu mam to rozgrzebane w innym pudełku, więc w tej chwili mogę tylko sprawdzić, tak jak Wam przed chwilą pokazywałem, że tutaj to jest o wiele większe, tylko jeszcze kwestia tego, czy to się zmieni, znaczy zmieści się, pewnie zmieści, ale jak to będzie wyglądało, najlepiej byłoby po prostu zbudować sam model z 88, wrzucić tu 88, ale nie przyklejać jej do tego i zrobić flaka 40, po prostu przypasować, jeżeli będzie pasował, ok, to będzie taki science fiction, a jeśli nie będzie pasował, to po prostu zostawić i zbudować tą 88 tutaj zabudowaną. Zobaczcie, jakie fantazyjne malowanie. Kurczę, no. Są w sumie trzy malowania. Znaczy, to już wiecie, bo tutaj jest tutaj ten pojazd, jest pokazany na... pokazany jest... O, tutaj jest rzut z góry. Jak to wszystko wygląda. Więc z drugiej strony te boki były rozkładane. Znaczy, chyba warunkiem tego, żeby to działo jakiekolwiek pasowało, jest to, że ono się fizycznie zmieści. Fizycznie się zmieści, bo do strzelania i tak te boki były rozkładane, czyli on jak gdyby nie mógł jechać i strzelać. On po prostu musiał się rozłożyć. Stąd też tutaj te wszystkie podpórki, które są przy tym samochodzie, przy tym podwoziu, to nie jest samochód, to generalnie to taki bardziej autobus jest, więc sami widzicie, tutaj jest mocowanie i tutaj są podpórki w takiej pozycji, można go, podejrzewam, zrobić, o tutaj jest battle position view, czyli pozycja bojowa, rozłożone ma te podstawy tutaj i z tej strony, i z tej strony. I powiem Wam, że to miało rację bytu. W sensie takim, że no, skoro to zbudowali, to nie zbudowali jeden pojazd, tylko więcej. Mówię o flaku 8,8 cm. Okej. Tutaj jest też informacja od producenta, że pewne rzeczy trzeba po prostu poodcinać. For transport position needs to be cut. Czyli w transportowej pozycji trzeba po prostu podcinać, więc mamy do wyboru albo zrobić pozycję bojową, albo transportową. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, to by był taki odcinek wstępny do budowy tego pojazdu i teraz sam nie wiem, czy on będzie z 8,8 czy 12,8. To zobaczymy. Wyjdzie w trakcie w praniu. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.